Hej, cześć moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Gladiatus. Nagrywam to przywitanie w ogóle już trzeci raz, bo za każdym razem coś mi nie wychodzi. No ale w każdym razie. Czym jest gra Gladiatus? Jest to gra, którą można porównać do Shakes and Fidget. Mniej więcej podobnie tutaj to funkcjonuje. Shakes and Fidget jest trochę bardziej rozwinięte. No okej, okay. te gry się troszeczkę różnią. Ogólnie przede wszystkim Gladiatus jest o prowadzeniu ym... Podobnie jak Shakespeare's and Fidget, o prowadzeniu własnej postaci, o prowadzeniu gladiatora. Cóż, ja, jeżeli chodzi o doświadczenie z tą grą, to naprawdę mam dosyć spore, ponieważ gram. Kurde, jakby to tak powiedzieć. Pierwszy raz w tę grę grałem chyba, nie wiem, 7 lat temu. Jeżeli chodzi o jakieś moje osiągnięcie, jest to postać z poziomem 83, którą będę mógł Wam pokazać w którymś z odcinków. I dlaczego zdecydowałem się nagrać po prostu serię z tej gry, ponieważ na YouTube nie ma serii z gry Gladiatus a sądzę, że y, osoby grające po prostu chętnie by sobie coś takiego pooglądały a ja również mam mega ochotę wrócić e, sobie do, do tej gry okej, okay, także na początek y, mamy do wyboru, w sensie mamy do wyboru płeć, no to ja oczywiście biorę gościa no i dobra, y, na początku to jest nasz Gladiator ja Przeteknijmy. Trochę o tej grze wiem, ale nie wiem wszystkiego. Nie wiem wszystkiego z tego względu, iż e, jakiś czas temu do gry patch, który bardzo dużo zmieniał, a mianowicie wprowadził warsztat. Na razie tego warsztatu tu nie widać. Może po kolei o wszystkim będę mówił, bo nie chcę Wam też e, zamieszać. Więc na początku po kolei. Wiem dużo, ale nie wiem wszystkiego. E, to jest nasza postać. Zaczynamy z krótkim mieczem. Miecz ma obrażenia 2 na 2, no i tu ma trwałość. Właśnie jak działa trwałość, to jeszcze tego nie wiem, e, ale w najbliższym momencie się dowiem, ponieważ jak ja grałem to trwałości nie było. Aha, i jeszcze jedno, dla bardziej zaawansowanych graczy, że tak to jaką metodą będziemy grali, bo tutaj jakby są takie dwie metody gry, właściwie jest więcej, ale ja grałem chyba w sumie każdą praktycznie, ale jaką tutaj będziemy grali? Będziemy tutaj grali metodą wypraw, czyli to nie będzie postać taka, która będzie cisnęła tylko lochy, ponieważ od 10 poziomu można robić lochy, i tam jest taki specyficzny styl gry, o którym opowiem, o którym opowiem. Może już jak nam się te lochy odblokują, też odniosę się do przykładu moich innych postaci, że tak to No ale dobrze. Mamy tutaj postać z pierwszym poziomem i tutaj macie ogólnie, wiecie, punkty życia, doświadczenie i statystyki. Statystyki są mm, bardzo, bardzo ważną rzeczą. I teraz tak. Siła podwyższa zadawane obrażenia oraz szanse na zablokowanie wrogiego ciosu. Brzmi fajnie, ale fajne nie jest. Siła jest to najdroższy, e, najdroższy że tak to powiem, najdroższa umiejętność. I zbytnio nie opłaca się jej podnosić. E, władanie bronią podwyższa szanse na trafienie oraz na zadawanie ciosów krytycznych. Może najpierw powiem co, co robi, a potem powiem w co się opłaca inwestować. ok? Czyli to podwyższa szanse na trafienie i na kryty. Zręczność zmniejsza szanse przeciwnika na trafienie nas Oraz na zadanie nam ciosów krytycznych Budowa fizyczna zwiększa punkty życia Charyzma zwiększa szanse na podwójne trafienie I wzrasta zagrożenie w lochach Nie pamiętam co to było to zagrożenie szczerze No i tutaj mamy inteligencję Podwyższa szanse na naukę podczas ekspedycji Podwyższa uzdrawianie w lochach Oraz szanse na krytyczne uzdrawianie Podwyższa wartość uzdrawiania jedzenia Okej okay, jak ja grałem to inteligencja nie dawała Nauki podczas ekspedycji, więc nie do końca wiem, co to oznacza, że to nam dodaje naukę. Podczas ekspedycji, ale w każdym razie inteligencja nie jest najważniejszym atrybutem, podobnie jak siła. Najważniejszym atrybutem, a właściwie trzema, jest charyzma, zręczność i władanie bronią, czyli zwiększenie szansy na trafienia, zmniejszenie szansy przeciwnika na trafienie oraz zwiększenie swojej szansy na podwójne trafienie. No ale dobrze, zacznijmy może po kolei. Najpierw, tak jak widzicie, zaczęliśmy starczą, która daje 40 pancerza. Może ją sobie przełożyć, i tutaj mamy, że ten przedmiot stanie się związany duszą, jeśli go założysz. Co to oznacza? W skrócie. Tyle, że nie będziemy mogli chyba nim handlować, jeżeli się nie mylę. Ok, w naszym ekwipunku pozostały tylko jabłko, chleb i ryba. Tutaj macie ile one leczą punktów życia. Yy, I teraz tak, yy, teraz jak widzicie, to jabłko leczy 37 punktów życia. Yy, z czego dzięki temu, że mamy 5 inteligencji, bo mamy 5 inteligencji na starcie. To jest plus 25 punktów życia. Jest taki charakterystyczny styl gry na han takie granie jako handlarz, ale o nim również, jako że nie chcę wam teraz mieszać. Ja chciałem powiedzieć kiedy indziej. Ok, zaczynamy, mając 50 zł, więc warto by było moim zdaniem, udać się na trening. I tak jak widzicie, na początku na początku. Jakby trenowanie każdej umiejętności kosztuje nas jeden, więc ja bym sobie na początku bardzo chętnie podniósł charyzmę. Ok, kosztuje już 5, 15 i 32 to nas już nie stać, więc podbiliśmy sobie do 8. Teraz władanie bronią oraz zręczność podbijemy sobie. O i zobaczcie, tu już jest ta różnica, widzicie? Zręczność kosztuje 4, a teraz zobaczcie o, właśnie, zręczność na ósmy poziom kosztuje 12, a władanie bronią 15, władanie bronią kosztuje tyle samo co charyzma, zobaczcie teraz jak ulepszę to będzie również 32 to właśnie z tego co pamiętam cenowo wychodzi tak samo, zręczność jest chyba najtańszą umiejętnością natomiast siła jest umiejętnością najdroższą jeżeli się nie mylę w ulepszaniu, także tak jak mówię, one kosztują mm, dość różnie, okej, okay, w ogóle jeżeli ktoś ciekawi na jakim to jest serwerze, to jest na serwerze 32, dobra co teraz powinniśmy robić, powinniśmy udać się na wyprawę. Do, na wyprawę udajemy się tutaj, do mrocznych lasów. Naszym pierwszym przeciwnikiem jest szczur, z którym na pewno wygramy. Wygraliśmy, zobaczcie, na kolejną wyprawę możemy udać się za 14 sekund. Czy tak będzie zawsze? Nie, nie będzie tak zawsze. E, ten czas wraz z, w, z, wraz z wbijaniem waszego poziomu zwiększy się aż do zwiększy się aż do e, 10 minut. I wiecie, na, na pułapie to już chyba na piątym poziomie wyprawa będzie 10 minut. Że tak to my od razu udam się oczywiście na kolejną. Mogę walczyć z Rysią, ale na razie nie chcę. Yy, no i tutaj mamy wypadła nam kromka chleba. Mamy tutaj wiadomo doświadczenia. Punkty honoru. Punkty honoru służą do umieszczania was w rankingu, tak to najłatwiej mi powiedzieć. No i dobra, yy, przerzućmy sobie chlebek. W każdym razie. Yy, mamy tutaj widzicie już 20% wbite. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, jak wbijecie piąty poziom, mniej więcej coś koło tego, to już wyprawy będą normalnie trwały e, po 10 minut, dlatego tak to wygląda to po prostu tylko na początku jest tak krótko, żeby się wdrożyć e, w grę. Okej, okay, wypadł nam sztylet, który szczerze nie zupełnie jest e, jakiś mega, ponieważ zobaczcie, ma duży rozrzut obrażeń, a ja wolę zadawać stałe obrażenia. Wolę mieć 2 na 2, bo wtedy mam pewność, że zadam dwa obrażenia, a to ja mam 1 na 4. Cztery... Nie zupełnie mnie to interesuje. Okej, okay, chciałbym jakoś podnieść obrażenia mojej broni. Jak to mogę zrobić? Tutaj widzicie, w mieście mam na razie trzy zakładki: Bramę miasta, która jest niczym innym jak tym, tylko po prostu w takiej ładniejszej wersji, alchemika. U alchemika można na pierwszej zakładce kupować bonusy je możecie na przykład wrzucić do broni. Zobaczcie, e, walutą premium w ogóle w tej grze są rubiny. E, co chyba co chyba o zwierciadu nie wiem do czego te zwierciadełka służą i jeszcze. Co mnie interesuje? Interesuje mnie kamień szlifierski, który daje mi plus jeden obrażeń i kosztuje 66 złota. Pewnie, jak najbardziej chcę. No i co teraz z takim kamieniem można zrobić? Tutaj macie jaki musi być macie czas trwania trwały, no bo to jest trwały bonus. Są bonusy trwałe i bonusy krótkotrwałe, jak na przykład ten tutaj, który mi dodaje władanie bronią plus 1 na 8 godzin. Jest to w sumie też dosyć dobre i zaraz też sobie to kupimy, ale e, to może później o tym powiem. E, gąbka usuwa bonusy, no. Myślę, że z czasem jak będziemy sobie grali, to tu wszystko będę tłumaczył. Na drugiej zakładce mamy pierścienie. Jak na razie żadnego nie opłaca nam się kupować, ponieważ tak jak widzicie nie dodają one nic. Dopiero te na wyższe poziomy dodają już jakiś statystyk. Ale na razie nic nam się tu nie opłaca, ponieważ te na wyższe poziomy kosztują rubiny, a my rubinów wydawać chwilowo nie chcemy. Chociaż pewnie tutaj jakieś nabędę. No i dobra, wrzućmy sobie nasz kamień szlifierski na miecz. No i zobaczcie, plus jeden obrażeń, mamy obrażenia 3 na 3, czyli już, już jest jakiś progres, tak? Udajmy się dalej na wyprawę, spróbujmy zawalczyć z Rysiem. Udało się, udało się nam zawalczyć z Rysiem, no i niefortunnie zdobyliśmy sztylet 2 na 3. Dlaczego niefortunnie? Ponieważ jest to sztylet lepszy od naszej broni aktualnie. No i, znaczy, właśnie gorszy od naszej aktualnej, bo nasza aktualna ma 3 na 3, a to ma 2 na 3, no ale jakbyśmy kamień... Wrzucili tutaj ten, który wrzuciliśmy na ten mieczyk, to już byśmy mieli 3x4, a nie 3x3. 3, dlatego no cóż trudno. Przejrzyjmy sobie bronię, zobaczmy, co moglibyśmy kupić. E, myślę, że tak jak widzicie, tutaj jest broń 9 na 11, więc mega dobre obrażenia, ale kosztuje rubiny, czyli walutę premium. Nie przejmujcie się tym, że tu będą o wiele lepsze itemy, bo y, w pewnym momencie dojdzie dom aukcyjny, gdzie będą itemy jeszcze lepsze niż te tutaj, i będzie możliwość kupienia ich, że tak tojmy, normalnie. E, czyli za normalny hajsik, tak? W sensie za, za normalny hajs yy, growy, że tak to ma. Właściwie nie spodziewałem się, by były tu lepsze bronie, yy, przynajmniej na ten moment. Yy, nie za rubiny. Tak, widzimy tutaj bronie po 1, 6 na, no ale to wiadomo, 1 na 4 to takie coś sobie zdobyliśmy, 1 na 3, tak, myślałem, nie ma nic lepszego. Pancerz, moglibyśmy sobie coś kupić, yy, jak żeby, żeby nie chodzić zupełnie, yy, zupełnie bez niczego. Wydaje mi się, że ten hełm, który daje Tarczy nie potrzebujemy, bo mamy. Może nie, na razie nic nie kupujmy, ponieważ wydaje mi się, że zdobędziemy na misjach. Uleczmy się, bo straciliśmy dużo na tym rysiu. Podejrzewam, że teraz sobie z nim nie poradzimy. Tak jak myślałem. Jakby za pierwszym razem, jak podchodzicie do przeciwnika, to wydaje mi się, że on jest najsłabszy. Przeciwnicy są mocniejsi wraz z waszym poziomem, tak mi się wydaje. Zobaczcie. Przynajmniej tak, tak zaobserwowałem, że zawsze to pierwsze podejście jest podejściem, jest podejściem, o, ktoś tam uderzył, jest podejściem najłatwiejszym, więc dalej wracajmy, wróćmy sobie do szczura. O, zdobyliśmy relikt. Wprawdzie nic on nie dodaje, to jest dla nas fajnym, fajnym dropem, ponieważ amulety i pierścienie są najwięcej warte. Okej, okay, przejdźmy sobie może jeszcze tutaj, Panteon. Co tutaj możemy zrobić? Możemy tutaj brać zadania. Które zadania mnie najbardziej interesują? Te, które dają najwięcej złota, a najmniej trzeba się wysilić. Zobaczcie, pokonaj 4 razy szczur. No spoko, ale tutaj mamy pokonaj 6 przeciwników twojego wyboru, czyli to może być też 6 szczurów za o wiele więcej golda. Więc ja jakby jak najbardziej chcę sobie wziąć to zadanie. Na kolejne zadanie muszę oczekiwać 25 sekund. Później wzrośnie to już do 30 minut. Ok, dalej bijemy szczura, ponieważ nie mamy żadnego ekwipunku. O! Zysku, zyskaliśmy bonus. Co warto jeszcze powiedzieć? Zdobyliśmy w ogóle hełm, więc całkiem sympatycznie. Za chwilkę sprzedamy sobie e, wszystkie rzeczy, jakie nam wypadły. Ok, załóż przedmiot, oczywiście. Sprzedajmy sobie. Możemy to sprzedać na przykład tutaj, w opcji sprzedaj. Pyk. Pyk oraz pyk. Dobra, sprzedaliśmy. Mamy troszeczkę kaski. Eee, handlarz, zobaczmy sobie. Możemy kupić buty oczywiście, ale na razie nie będę nic kupował, ponieważ wypadnie nam to w trakcie misji. Eee, o wiele bardziej wolę ten hajs zainwestować w trening, a przede wszystkim w trening charyzmy, tak by dobić ją już do 10. Mamy 10 charyzmy. Zręczność, dobicie jej do 10 również nie będzie drogą kwestią, więc dobijmy ją sobie także do 10. Eee, no i dobra. Eee, co teraz? Władałem bronią, oczywiście dałem jeden. Co teraz? Wyprawy. Tak zobaczcie, przeciwnicy mają bonusy. Szansa na to, że mi tu wypadnie bonus. Tutaj macie szansę na naukę podczas zwycięstwa to jest 20% szansy, że nauczę się jakiegoś bonusu, który jest tutaj. Ja aktualnie udało mi się zdobyć bonus węszyciel, który. Zwiększa o 10% szansę na znalezienie przedmiotu, dlatego to jest mega, mega dobre. Oczywiście ta szansa, zobaczcie, im dalszy przeciwnik, tym jest mniejsza. Tu jest już 5%. Od czego zależy ta szansa? Od tego, ile macie inteligencji, jeżeli się nie mylę. O, właśnie to to jest. Tak, chyba szanse na naukę podczas ekspedycji. To jest właśnie to, tak mi się wydaje. Im więcej macie inteligencji, tym większa jest ta szansa. Ale to nie czyni w żaden sposób inteligencji czymś, w co warto inwestować. Oczywiście można to kupić od razu za... 5 rubinów. Przynajmniej tutaj to jakoś dosyć tanie. O, 5 rubinów. Spoko. O, wypadł nam proszek, który dodaje nam zręczność. Spoko. To jest proszek, który nas na pewno interesuje. Sprzedaż jego jest średnio opłacalna, bo, no come on, zobaczcie, on jest warty tylko 11. E, moglibyśmy, tylko chyba, chyba na razie nie mam przedmiotu, do którego chciałbym taki proszek wrzucić. Dlatego bijmy dalej szczura. Okej, okay, bo wypadają nam już jakieś wiecie, no nie oszukujmy się. E, gównianej temki, więc e, czekajcie, ja w ogóle zobaczę, czy, czy mnie jakoś fajnie widać. O nie, nie podoba, nie podoba mi się to jak nie widać. O, demt. Tak, teraz też, teraz też jest źle. Zaraz do was wrócę, tylko wstanę sobie na chwilę i ogarnę trochę lampę, bo to mi się nie podoba. Dobra. Bo to nie może być tak, wiecie, o, ale krzesło skrzypnęło, że pierwszy odcinek jest w takiej troszeczkę kijowej jakości. Okej, okay, kamera, wszystko ładnie się troszeczkę na początku tak rozpłynęło, ale jest, jest, jest już dobrze. Okej, okay, teraz światło jest w miarę okej. Okay. No i dobra. Co teraz możemy zrobić? Przede wszystkim wydaje mi się, że jesteśmy w stanie już spokojnie walczyć z rysiem, ponieważ mamy całkiem dobre statystyki. Ło, wow, wypadła nam rolada rybna, która jest Warta 31, ale w, możemy ją sprzedać za dużo więcej w momencie, w którym odblokuje nam się rynek, ale o tym oczywiście e, powiem i pokażę to za chwileczkę. Ogólnie mamy strasznie mało. E, ok, wbiliśmy drugi poziom. Dobra. E, sprawdźmy, co nam wypadło z tego Rysia, bo mi zasłoniło. O, pierścień, fajnie, bo, fajnie, bo zawsze to jest warte 55 golda. Generalnie odblokowało nam się możliwość walki na arenie. Tutaj macie jakie zajmujecie miejsce? Jest to miejsce 894. Są dwie areny, przynajmniej te, które mamy na razie: Arena taka serwerowa, oraz Arena prowincjum, czyli walczycie z różnymi innymi prowincjami, nie tylko z waszą. Ogólnie tutaj jest mistrz, mistrz Areny. Aby zdobyć nagrodę za niego, czyli w tym przypadku 2800 golda. Dodam tak for fun, że byłem wielokrotnie mistrzem areny, ale raczej w cyrku z turma, ponieważ ja głównie gram pod najemników, ale o tym też powiem sobie kiedy indziej. By go, jakby jeżeli ja bym go teraz pokonał, to nie dostałbym nagrody. Muszę przebić się przez wszystkich, dotrzeć tutaj i dopiero wtedy go pokonać. Zobaczmy, jak wygląda. Um, ogólnie... Spoko, wiadomo, jest to nowo powstały serwer, tak jak widzicie. Charyzma 21, zresztą jest 37, 25, reszta statystyk jest odstawiona w tył. No, widać, że to dopiero powstały typek, bo wcale nie jest aż tak mocny jak na dziewiąty poziom. Wcale nie jest jakoś mega imponujący. No, ale oczywiście my też nie będziemy e, tacy mega super. Ale powiem wam tylko tyle, że mój, moja postać, która jest handlarzem, podejrzewam, że na szóstym poziomie by sobie z nim poradziła, a ma szósty poziom, ale ją również Wam pokażę. No i granie pod handlarza to też jest inny styl gry, tak jak mówię. My pewnie będziemy wyglądali podobnie do niego na tym poziomie. Okej, okay, fajnie, bo wypadło nam coś, co znowu nam zwiększa drop z Rysia. No i ukończyliśmy również zadanie, yy, dlatego spoko. Ok, możemy wziąć kolejne. Yy, dostajemy za to chleb, dostajemy za to pierścień. O, pokonaj sześć razy Ryś, fajnie, bo na pewno na Rysia będziemy jeszcze trochę polować, więc jak najbardziej jestem za. Generalnie, zawalczmy na arenie. Najpierw zawalczmy z gościem, którego mamy najwyżej. 3, 3. Ma wszystkiego po 11. Wiecie co? Tak patrzę na nas. 10. On jest mocny. W sensie, jak dla nas jest dosyć mocny. Przynajmniej na chwilę obecną. No, jest to dość niebezpieczny przeciwnik. Szczególnie, że my nie mamy. Hmm. No nic. Najpierw sobie trochę może podropię i temów. Spoko, wieniec. Nice, jest co sprzedawać, więc, więc spoko. Albo nie, bo wiecie, jakby o właśnie, na walkę w czekamy aż 15 minut, chyba, że mamy konto premium. Wtedy czeka się 5. Konto premium pewnie nabędę w najbliższym czasie, dlatego yy, spoko. Dobra. Yy, o, oh wait. Zdobyliśmy coś, co nam dodaje władania bronią na 2 godziny. O, jest to fajne, jest to fajne. I myślę, że warto, warto byłoby sobie to wrzucić na naszą postać. Pyk. Coś zepsuliśmy. O, i tu nam się pojawia bonus. Jedna godzina. Plus jeden władanie bronią. Także spoko. Pyk. Atakujemy oczywiście dalej Rysia. Zdobyliśmy fragment kostium. Na razie nie chcę przejść do kostiumów. Pokażę wam jak to zrobić ręcznie. Tutaj możecie pod postacią kliknąć sobie zmień. Co wam daje kostium? kostium kostiumy składają się z części. My zdobyliśmy, tutaj macie kostiumy eventowe, to na to nie patrzcie, macie podstawowych kostiumów jest 8. Myśmy zdobyli ten, ten, ten kostium, znaczy się, e, hełmik do tego kostiumu e, i on nam daje jakby, tutaj macie na dole ile części, co wam daje jakby. My mamy jedną część i to nam skraca czas czekania w z Turma o 10%, to nam na razie nic nie da, bo arena z Turma odblokuje się na 10 poziomie dlatego na razie fajnie fajnie bardzo bardzo na pewno nam się to przyda. Dlatego na razie tego nie będę zakładał. Jeżeli mamy 3, no to zwiększa obdarzenia łaskami podczas zadań, no tam o tych łaskach powiem kiedy indziej. Jeżeli mamy 5, skraca czas czekania na arenie o 20%. Dlatego jest to fajny kostium. Ogólnie ja na swojej postaci głównej mam tęsko skompletowany, także skraca cza czas czekania na nowe towary o 25%, zwiększa czas przechowywania nowych paczek i skraca czas czekania w Circus Turma. Jest naprawdę spoko. O kostiumach może wypowiem się też kiedy indziej, ponieważ chciałbym ten materiał zrobić taki raczej typowo ogólnikowy, aby tu wiecie, zbytnio nie, nie zamieszać. Dobra, atakujmy sobie dalej Rysia. O, elegancko, pancerz plus 25. Jest to coś, co nas mega, mega interesuje. Mega nas to, yy, że tak to mówię, interesuje. I założymy sobie... O, można to założyć na zbroję, ponieważ zobaczcie, proszek tutaj macie napisane na co można założyć. Użyj na bronie, zbroję, biżuteria. Załóżmy sobie na naszą zbroję proszek pod No i co, teraz wydaje mi się, że powoli byliby, bylibyśmy w stanie yy, zaatakować gladiatora. Ciebie, Jako, że mamy więcej pancerza, on bije 3 na 3. Dlaczego bije 3 na 3, jeżeli nie ma kamienia tutaj? Już tłumaczę dlaczego O, nasza trwałość też spadła do zera. Niestety nie, nie mam bladego pojęcia co to oznacza. Jak, ym, jak zwiększyć sobie obrażenia o 1? Musimy teraz wejść w trening. Teraz możemy to zrobić, ponieważ nie będzie to takie drogie, przynajmniej tak mi się wydaje. I podbi podbić sobie siłę do 10. Nie jest to ważny, Jakby mówię, nie jest to priorytetowy, priorytetowa statystyka. Dlatego też nie podbijajcie tego tak, jeżeli nie macie hajsu. No i mamy teraz 4 na 4. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie teraz z gościem absolutnie poradzić, bez większych problemów. Przynajmniej tak to według moich kalkulacji wy wynika. No i oczywiście udało nam się, zdobyliśmy dwa punkty doświadczenia oraz tam. 19 golda, tak jak widzicie już na arenie nie działa to tak jak na wyprawach, nie ma tej taryfy ulgowej i musimy czekać pełen czas Co warto powiedzieć, dziennie macie 12 punktów wypraw z kątem premium 24, o koncie premium powiem może w innym odcinku Co to w ogóle jest? Aha, jakieś zadanko, o, zadanka czasowe, bo, bo, bo jak widzicie są tutaj takie zadanka ogólne oraz zadanka czasowe, zadanka... Zadanka czasowe są fajne, ponieważ na ogół wynagrodzenie z nich jest większe niż z normalnych. Czyli zobaczcie, tutaj mam wygrać, kilka, mam wygrać 4 walki z rzędu, awansując na arenie, a tutaj mam wygrać aż 7. W sensie, wygraj 7 walk, awansując na arenie. Zobaczcie na różnicę. Tylko widzicie, tu jest 7 walk, a tu 4. I za to dostaję jeszcze więcej. Więc no, okej, okay, tu wprawdzie z rzędu, ale jak najbardziej chcę sobie to. Zrobić. Mam na to półtorej godziny. Cztery walki na arenie zabiorą mi godzinkę, więc jak najbardziej chcę to zrobić. Oczywiście, no, musicie mieć wtedy pewność, że będziecie wtedy przy komputerze. Dobrze, skupmy się może na sprzedaży naszego dropu. Wydaje mi się, że mógłbym próbować powoli sobie coś kupić na siebie, ale może na razie jeszcze nie. Jeszcze chwilę sobie poczekajmy. Może przytrenujmy troszeczkę. Jak najbardziej na razie lećmy w charyzmie. Jest to najważniejszy. Z tych pierwszych czynników, ponieważ powoduje po prostu, że możemy uderzać dwa razy z rzędu, tak? Dwa razy z rzędu zwiększa nam szansę właśnie na, na takowe uderzenie. Spoko, ale z tego rysia lecą takie, ciągle lecą te, te wisiory. Dobra, oczywiście jedno z zadanych zostało wykonane. Wydaje mi się to, które polegało na sześciu na pokonaniu rysia sześć razy. Wydaje mi się, że moglibyśmy... W zaistniałej sytuacji, okej okay, podbiję sobie trochę zręczność, bo jest to tani, tania inwestycja. W zaistniałej sytuacji wydaje mi się, że moglibyśmy sobie założyć na przykład taki pierścień i kupić do niego proszek, który by nam dał władanie broń charyzmę na przykład plus 1. O, to by było fajne, szczególnie na tym etapie. To by było naprawdę fajne. Chociaż z drugiej strony m, kupiłbym sobie raczej takie flaszki po 14, zręczność plus 1, pewnie dlaczego nie? Dlaczego nie, takie flaszki, budowa fizyczna? No, w budowę fizyczną na razie nic nie pakuje ponieważ to nie ma sensu zbytnio. No, życie plus 13 na 4 godziny. Dobre, do, do, do dobre. No i dobra, weźmy sobie jeszcze taką flaszkę pod zręczność. Ok, w taki sposób to działa. No i ok, mamy troszeczkę statystyki, że tak to ma... Ulepszone, wydaje mi się, że mogłem wilka atakować. Zobaczcie, jaką miałem przewagę nad tym rysiem w statystykach. Podwójne trafienie: 96%, ponieważ mam od niego ponad dwukrotnie więcej charyzmy. Ale w sumie warto, wypadły nam, warto było z nim zawalczyć, ponieważ wypadły nam naprawdę fajne buty, których nie mamy. A butów nie mamy, więc załóż przedmiot, oczywiście. Tak mówię, styl, jakim będę grał, to jest. To jest. Tutaj w ogóle u Alchemika możemy sobie kupić jedzenie. Powiem Wam tak, dam Wam taki pro tip. Warto zrobić, nawet jeżeli nie planujecie grać jako handlarz, o tym, o tym muszę zrobić zupełnie osobny film, ponieważ ciężko to wytłumaczyć. Warto nakupować sobie jedzonka jak najwięcej tego taniego, tego po 25 golda, po 25, właśnie po 22, ponieważ to można całkiem drogo sprzedać na rynku. Dlatego wstępnie warto. Warto po prostu polecam wam tak zrobić. Polecam wam tak zrobić, ponieważ wyższe poziomy kupują takie takie jedzonko. Dobra, spróbujmy naszych szans z Wilkiem. Czy mamy z nim jakieś szanse? Udało się i zdobyliśmy sierp, który ma obrażenia aż 3 na 7, więc jest to definitywnie lepszy przedmiot. Definitywnie. Tu w ogóle nawet nie mamy się co zastanawiać. Pewnie, że bierzemy. Ehm, ok, musimy najpierw zdjąć w taki sposób. I zakładamy przedmiot. Nasze obrażenia to już 4 na 8, dlatego jesteśmy coraz, coraz lepsi, coraz potężniejsi. Tak jak mówię, jeszcze raz to powtórzę, mój styl gry to nie będzie styl gry z lochami. Znaczy będę grał na lochach oczywiście, będę też tłumaczył, ale o tym jak grać na lochach pokażę odnosząc się do innej postaci. Ok, ogólnie po pokonaniu wszystkich przeciwników odblokowuje nam się niedźwiedź. Jest to postać... O, jest to boss, on jest okropnie silny, i na bank z nim sobie nie poradzimy. To, to wam powiem, na bank sobie z nim nie poradzimy. Eee. No. Także nawet nie mamy co próbować. Ok, zdobyliśmy fajny hełm. Ok, sprawdzałem tylko, czy na naszym nie ma żadnego bonusu, ale nie ma, więc bardzo dobrze, bardzo mądrze zrobiłem, że nie wrzuciłem żadnego proszku. Eee. No i dobra. Co teraz sprzedajmy sobie to oczywiście. Eee. Kupmy sobie oczywiście u alchemika. Proszki jakieś takie, wiecie, yy, ja bym sobie pod charyzmę najchętniej kupił. Dobra, mamy dwa proszki pod charyzmę, każdy kosztuje 44 golda, nie jest to dla mnie w tym momencie żadna, żadna, żaden wydatek. Yy, dobra, ma pod zręczność mamy. Dobra, zawalczmy sobie. Tyk. Oczywiście punkty wypraw się odnawiają codziennie, dlatego, no... Nie ma z tym żadnego problemu. O, złoty symbol. On już ma, jest na poziom czwarty. Więc jest wa warty aż 220, więc to naprawdę spoko, spoko sumka, muszę przyznać. Co my byśmy mogli zrobić? Mając jeden punkt wyprawy, Znajdź przedmioty. Nic nie zrobimy. Dajmy nowe zadanka. No, w sumie na razie nic ciekawego. Skarbiec. W skarbcu można yy, otwierać skrzynie. Ze skrzyni mogą fajne rzeczy wypadać, skrzynię jedną dziennie może zdobyć każdy, dlatego jest to całkiem spoko zaatakowanie, za walki na arenie. Okej, okay, bo coś się skraszowało. Ogólnie zajmujemy pozycję 1030, ponieważ serwer, właściwie ten na którym gram wystartował... Nie pamiętam. Nie pamiętam, 25, albo 24 sierpnia, dlatego było to już jakiś czas temu. Okej, okay, skraszowałem grę. Kraszowałem grę, świetnie. Okej okay, moi drodzy, ale bo już jest 20... O, już jesteśmy. Jest już 27 minut nagrania, dlatego... W tym momencie ja się z wami żegnam. Yy... Już właśnie niedługo... O, plus 24, jeszcze lepsze buty niż te, które miałem przed sekundą. Dlatego właśnie w tym momencie, o zobaczcie, tutaj macie aż regeneracja kolejnego punktu. Ile trwa, ale spokojnie, ponieważ ja zaraz dobiję poziom. Potrzebuję tylko jednego punktu doświadczenia. A jeden punkt doświadczenia zdobędę za 7 minut, tutaj. Dlatego nie będzie to dla mnie e, żaden problem. Także my się spotkamy właściwie już za chwilę. Przynajmniej ja za chwilę nagram kolejny odcinek. Ale tymczasem jestem zmuszony się z Wami pożegnać, e, ponieważ nie chcę, żeby to trwało. Nie wiecie, nie wiadomo ile. Mamy 700 golda. Na razie wszystko fajnie leci. Wydaje mi się, że również do 13 mógłbym podbić władanie bronią, natomiast zręczność chciałbym spróbować... Aj, nie dam rady. Chciałem spróbować do 15, no ale nie dam rady. Natomiast wydaje mi się, że warto byłoby powrzucać może jakieś proszki tutaj oraz tutaj. Dlaczego by nie? Zbyt dużo za te proszki nie dałem, a zawsze, zawsze to nas wzmocni, prawda? Na arenie, dlatego tak wyglądają nasze statystyki na chwilę obecną. I cóż, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia za niedługo. Liczę, że gierka Wam się spodoba, naprawdę jest mega i chcę Wam ją pokazać w całości. Wiem o niej dosyć sporo, dlatego też liczę, że przywodnie Wam to do gustu, także cóż, to było na tyle jeszcze raz. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!